Gracias, hermano. ¿Son de vos? Paraguay. Rosario fue Paraguay. Ay, no. To jest tak zwane, jak to znaczy, gdyby nazywa to ktoś się nazywa asado. Tak, na początku są kiełbaski. Na początku się je kiełbaski, potem właśnie mięsa i ryby.
jest niedaleko. A tutaj już w tej chwili jedziemy 700 km dalej na samo na Gran Chaco. Znaczy Gran Chaco jest właściwie, się zaczyna, jak się opuści stolicę, to się zaczyna Gran Chaco. Ono jest 700 km do granicy Argentyny. I właśnie jest jego posiadłość. Nie wiem ile tam ma tych hektarów. Kilkaset czy kilka tysięcy set, nie wiem. No spora taka posiadłość. Natomiast ona ewidentnie odstaje od tych wszystkich hodowców, bo jest, ma taką duszę artystyczną. Ten człowiek. Jego rodzina zresztą. Buza mięso było. Chyba wóz. To był za mięso. To wszystko na pewno krowa. Nie podwoje. No ona taką ideę, żeby tam właśnie tam ma taki raz w roku się odbywają zawody właśnie jeździeckie tam na takich wszystkich urządzeniach jeżdżących. Ja się nawet nie znam, co to są lokarty i jakieś inne takie. U niego się odbywają na tej hacjendzie wyścigi. Raz w roku. Fajnie. Tak. No i tak wszystko po prostu. Hodowla była. Konie. Konie. No bo oni się poruszają. No to są normalne pokoje. Tacy, o których myślimy, że są tylko w książkach, to są takimi kowbojami, którzy pracują u niego na hacjendzie. I doglądają tego. Zobaczmy się wygrać z właścicielem. O, właśnie kiedy pracuje robotę. A to już jest odnoga rzeki Paragwaj przy granicy z Argentyną i po maju. Fajnie. I to wysłał już taką narówkę. Tam pod namiot. No. No i taki sygnamencik malutki. No właśnie, to widać, że to jest typowy, no ma duszę artystyczną ten człowiek i cała jego rodzina, bo on te 700 km przywiózł takie coś, co kupił w Asunción i postawił sobie przed swoją hacjendą. To są dzieła sztuki, on za to zapłacił grube pieniądze. Fantastyczne. No i to dziewczyna, chęć przyjaciół.